naprawdę unikalne, na pewno, mimo że Londyn jest gigantycznym, bardzo ciekawym miejscem, które właśnie i każdy kawałek ma swój charakter, ale Brixton w tym wszystkim jest unikalny. Nie znam innego miejsca, które do tego stopnia jest właśnie oryginalne i jakby samo w sobie właśnie... Samo wystarczalne też, bo ci ludzie tu mają wszystko. Hej. Yeah. Yeah, I will, you have. Yeah. Thank you. Cheers. Yeah, I'll have to go. Thanks, man. Bye. I latem, tak, no niestety przeszkodą trochę, jak jest taka pogoda, jest to, że zimno, ale wiele widzów ma właśnie takie ogrzewacze. W środku też. Albo kocyki, które można się ogrzać. Mhm. Więc też jest na to sposób, ale to prawda, że latem jest to jeszcze przyjemniejsze. Chyba, że ktoś nie lubi miejsca, to nie jest to pachnie latem, prawda? Ale właśnie. Ale to jest ta specyfika też tego. Można znaleźć takie miejsce, gdzie coś tak, żeby nie iść daleko. Ale to jest ta specyfika i to piękne. I jakby to też nie ogranicza się do tych zamkniętych marketów, bo teraz wyjdźmy na Hopstrawer, bo jest jeszcze druga ulica, która jest otwartym marketem i też jest mnóstwo sklepów i kawiarni, restauracji i innych. Rzeczy naokoło. Jakby promień tego jest trochę większy niż tylko ten kawałek. I w ogóle Brixton Town obejmuje też mamy kilka miejsc, które w Streatham przyjmują, w Cornhill, w Loughborough Junction. Także to takie najbardziej przylegające. Więc ale czy macie jakieś ograniczenie tego? Czy... Tak, tylko zdrowy rozsądek. Mm-hmm. Jeżeli coś jest oddalone mocno, no to wtedy to nie ma sensu. Mm-hmm. Ale powiedzmy, tak jak mogę wam pokazać na mapie, że na przykład Brixton Road idzie aż do Oval Kennington, co tak, no nie wiem, jest... Mm-hmm. Autobusem, jak jest korek, to jednak można trochę jednak w autobusie posiedzieć, że tam doje. Tam na przykład właśnie jest ten Malinka, ten polski, polskie delikatesy. Które przyjmują Brixton, nie? Nie, akurat nie przyjmują, ale tam jest tam jedno miejsce, które przyjmuje jakby jest na... No, dosyć oddalone, ale w dalszym ciągu, jeżeli chce być Kasia, częścią za jednego punktu, częścią tego, to... Ty kupmy sobie takie kwiatki, wiesz? Ja takie to czasem potrzeba do pracy dać, żeby się przebrać. No i powstają nowe cały czas inicjatywy. Teraz jest, że The Brixton Brewery. Czyli piwo robią tutaj za rogiem, w tamtą stronę. Czyli browar. Tak, browar. Właśnie, brixtoński browar, który powstał nie tak dawno temu. Czyli ostatnio robiliśmy z nimi wywiad. Mamy na swoim blogu takie posty Meet the Trader, czyli takie serie właśnie, żeby przybliżać sylwetki tych właścicieli biznesu. I też mamy Meet the User, czyli przybliżać sylwetki zwykłych osób, tak, które jest. Używają tych Brixton Town. Okay. Powiedz, czy w jaki sposób ten Brixton User może dołączyć do... Te pomarańcze mają inny kolor. Dołączyć do tego systemu. Musi zmienić sobie. Albo może właśnie, jest kilka issuing points.